Śrubożona jeszcze obejrzy. Cześć i czołem, witam was moi drodzy, kochani widzowie w kolejnym odcinku z World of Tanks. Oczywiście wstęp o żonie, która obejrzy, jest aktualny i się nagrał. Nie będę tego przycinał, będzie śmiesznie, jak żona to zobaczy i dostanę w cymbał. Ze mną jest Wojtek. I ze mną jest też Jakub. Cześć i czołem. Pytacie, skąd się wziąłem. Gdzie jedziemy, koledzy? I czemu tam? Powiedziałbym, że jedziemy w dół, bo pakować się na górkę na te 2.9 nie. Mięczak. Dobrze, jedziemy w dół. Nie, bo 112 te 2.9 i to jednak mają takie palce łebki i ty możesz mieć problem, żeby ich przebić. Bo ty nie grasz na górce. Ja ci pokażę, kogo mogę łatwo przebić teraz. Gdzie pan zamiana? Od kogo? Dobrze. Chyba cię coś nie wyrażę się, bo Marek nagrywa. Sto dwunastka tu przyjechała, naprawdę? Tak, i ty wybrałeś to miejsce. Chodźmy tutaj, bo tu będą lekkie czołgi. I tygrys jeszcze, ale pięknie. Dziękuję ci bardzo, przyjacielu. Nawet nie będę się ruszał, bo po co? Kuba, ty nie wybieraj, więc mogę sam Wojtek wybierać, gdzie jedziemy. Ładny ten czołg czarny jest. To jakieś takie malowanie musi być. Który? Poczekaj. M4190GF. A, no on jest, to jest bardzo przyjemny w ogóle czołg pod grę, tylko bez lajci. Brawo. Ja tutaj robię jako tank, ja już mam 8 sekund. Nie wierzę w niego. Co, ty walisz przez ten wagon? Niestety chciałem, ale nie mogłem aż tak celować. A on zapewne będzie mógł. Oj, oj. Widziałem Wojtka cień. Tak akurat walić do nieba po tym grzmocie. Od A4-4 chyba. To był wzruszający moment. Nie mamy już więcej siódemek, koledzy, więc no cóż, musimy jakieś inne. Może być szósta. Czekaj, bo zajem jak ma live'a, to 5 minut wychodzi. Odpowiadam ci. A masz live'a, to przepraszam. Pozdrawiamy widzów Wojtka. Cześć. Pierwszy
4-6 powiadacie, tak? Tam, tadam! To moja ulubiona szóstka. Też na ciężko? No, widziałeś moją masę, musi być na ciężko. Będzie gangbang? Nie, gata to na Nie, nie dałbyś rady, Kuba. Nie dasz rady, bo Hellcat ma dobry pancerz, ty się w ogóle na tym nie znasz. Nie ściągniesz go na strzała, bo nawet nie będzie celować. A już w ogóle jesteś mięczakiem i się boisz bana, od tego zacznijmy. No, ja nie chcę... no przecież właśnie o tym mówię, że jesteś mięczakiem i się boisz bana. Jesteśmy na Karelii. O, pracę na dole. W środku. Ile sekund? 22. O, nie lubię tej mapy. A tak? Sobie na prawo na dół. A tam coś zagoda załaduje na ciężkie czołgi. Ile sekund zostało jeszcze? 5. Jadę na lewo, no. Zdążyłeś, nie zdążyłeś i tak się boisz go zdjąć na strzała. Przepraszam bardzo, jak ja ściągnąłem twoje T-150, to bym ja T-150 ci ściągnąłem? Nie, chyba KW-1 wtedy. Chociaż może T-150, ale wydaje mi się, że KW-1. Podjeżdżam pod górkę tam, do tej skały. Znaczy ja się tużlam po... Dosłownie, tużlam się powoli za to. Ja się boję, bo tu jestem sam. Zaraz mnie objadą. No sam, no was tu nie ma. No tu jesteśmy za tobą, ja jestem wręcz w ciebie wcelowany. No właśnie tego się boję. Nie, nie, ja tutaj teraz czekam. Ktoś mi kazał stać. Dobrze, Marku. Plan jest taki. Aha, Su tam jest. Su to mnie jakoś mało wiesz. Ciebie. Bierzemy fałkę, go fałka. Poczekaj. Wyjeżdża mi Su. Krykoszet, no do jasnej, ciasnej. Czemu ty się cofasz? Bo jestem na czadunku, bo te 150 mnie dostało. Kurde. Ale ja się cofam. Dobra, nie umknął ci za dużo, także dobrze. Jak dla kogo? Jesteś na przodunku jeszcze Marek, czy nie? Nie. Na niego wyjechać? Nie, nie! Za późno. No dobra, teraz już jest zjedzona. Bo ja zdążę na pewno przodować. Okej, nie wiem czy ja zdążę. Się gorszyć nim Arta zdejmie. Nie, nie, Arta prawdopodobnie w ciebie nawet zdejmie. Prędzej we mnie. Teraz co, Cromwell na daleko? Trollem
Ja nie mam trolla. No ale ja mam. Aczkolwiek ja może zaryzykuję. Na prawicy radio chyba się opyla, nie? Czy nie? Koleś, który jest top tankiem, ma full HP, stoi z tyłu, a my jedziemy do przodu, no to po co? Pojedź pierwszy, co? No ja jadę cały czas do przodu. Nie zabierają HP temu rekatu, ja ci udowodnię, że jestem w stanie one-shotować rekat. No, to nie jest Sajan dość milczy. Mówisz, że Sajan ma plus 5 do pantery? No pewnie. Ściągniesz Achnę? Poczekaj, tylko... Nie na strzała, ale tak. No nie mów, że nie trafiłem! Kurde, to jest... Ja nie chcę w nią strzelać ze względu. Ja wiem. No teraz tego już mi uciekła. Byłem prawie scelowany na 100% i nie trafiłem w nią. Kogo dostałeś? Helka cię pobawił, poczekaj. Nie strzelaj w niego, Axo. Kurde, nie trafiłem w tą. Męki, Helka ta nie ma. No dobra, ale 30 więcej tego uszkodzeń niż życie miałem, więc jestem na plus. Bo ja mam 500, prawie 600 uszkodzeń. No ale ja się cieszę, że na plus jestem. Pomogłem i wzruszyłem się. Jakie tiery? Nie ładuję, ale u mnie to będzie od 5 do 7. Możesz puścić, ja idę tylko siknąć. To mi kopyta zmarzły i tam. Jesteś dowódcą. A czemu tak? Bo ja je zapinam w bitwie. Co? Ty masz chory pęcherz? Wystawiłeś go na balkon? Wojciaku. To teraz muszę tak naprawdę zapytać do Tylko żebym teraz nie słyszał fapania. Na przykład. Gdzie jedziemy? Na Mordor? No jak? Jak chcesz, możemy. Jak mi boczki postawią? Nie no, chyba że mogę... Ja tu nie znam. Ja lecę w lewo, bo ja muszę spotować. To jest moje zadanie. Mięczak. Ty nie możesz nawet osłaniać. Za późno, no dobra, pojadę. Ja z góreczki oczywiście się ześlizgnę jak najszybciej pod kapa podjadę. Tu chcesz te trzy artylerie zdjąć, dziadu. Przyznaj się. No, mam zadanie, żeby zniszczyć dwa pojazdy, no to... Romuel! Dobierz go. No i ładnie. Oglądam Sajana, co on robi? Stoi w miejscu, chyba się skupia, żeby wrzucić jedynkę. Na małe takie skupienie, on wrzucił jedynkę, na kiedy zatrzymał, kiedy jedzie do przodu. Wiesz,
jeżeli będziesz miał Marek wybór, to staraj się albo w tamtego Hellcata, albo w 59-16, bo to są miękkie czołgi. Ja się nie bardzo mam wybór. Ja trzeba by spadać stąd. O kurde, głupi Hellcat. To było złe miejsce. Byłem pod ostrzałem trzech czołgów. A teraz Robert, bo ja ładnie powiem, że ja no skacz. Nie podłuszam się, ale nie skoczysz. A co to robi Cromwell? No właśnie nie wiem. Co robi Arta? Gaszuje, kurde. Dobra, Arta, podoba mi się. No to się dzianie Pawla. No to wytłumaczę ci, jak to się rozpoczęło. Rozpoczęło się to tym, że ja chciałem stachelować Cromwellowe i ktoś później go dobił. Po czym Marek zginął, po czym Arta ruszyła, po czym ty skoczyłeś? Nie, ty skoczyłeś, Arta ruszyła. Coś jeszcze? No, tak jakby. W czerwonych strzelaj. Ten Hellcat mnie zabił. Nie to, żebyś miał go mnie pomścić, ale mógłbyś. Nie uciekać, Wojtek. Pomścić mnie. No, to było piękne. O północy, jak czyli sami donosili, ja także wiesz. Nawet kurde. Agdylegie teraz stagnują, także. Piątki. Dobrze, to jak gramy piątki, to ja zagram moją ulubioną piątką. Proszę. A będzie naszym spoterem. Nie będę naszym spoterem. Nie mam żadnego spotaga na piątce. Jak to nie? Nie mam. Przecież to jest spoter. Nie, to jest średni czołg, to nie jest spoter. To jest spoter? Nie. To jest spoter? Nie. A chcę, żeby Zajadem ci udowodnił, że to jest spoter? Ja zaraz użyję argumentu, który pokona twoje argumenty. Jak? Takiego, który ma 110 przebicia, 75 uszkodzeń. To 30 przebicia, 115. Gdzie jedziemy? Kampa. Czyli gdzie? No ja jadę w krzaczki, idealnie na moją 12 z krzaczki, nie próbuj mnie wybrać. Ale nie wiem, gdzie mam jechać, żeby wam spotować nawet, więc w które miejsce? W ten rowek tutaj możesz na przykład. Jaki rowek? Aha, tutaj, dobra. Taki rowek i tu będziesz mnie. Albo nie, bo tu już jedzie spotkać, kurde. To weź się przyznać. Co mam zrobić? Najpa, przyceluj i czekaj. Ja nie jestem takim, żeby ten. Ja mam za słabe działo. Pamiętaj, że u nich na snajpie nie będzie nic tego. Sen się tam skopał. Wyjebałem. Tam poświecił. Ale ty! A, bo nie to też ty. Nie zwracam uwagi na plecy też. Patrz, jak nas pojechali z jednej strony, bez kitu. Patrzcie na zarówkę. Widzę. Nasi uciekają. Gdzie wy jedziecie atakować? Kurde, mol. Aczkolwiek, aby to wygrać, to ja muszę tak naprawdę pomóc drugiej stronie. Żeśmy my drugą wygrali. Ale drugiej nie ma, bo wszyscy uciekli. Mówię tutaj o tej, gdzie jest Is. No bo ja tutaj zostanę. Czy może pojadę bronić artylerii? Jeżeli teren jedziesz, to pyrpykow. Wiesz, że ten czołg całkiem spoko wilka? Ja go uwielbiam. Całkiem spoko, bo
widzi, że na tym pierze bardzo dobrze się tym czołgiem bawi. Dlaczego T67 to jest jeżdżąca zapałka? Nie wiem. Tej czwarta bitwa tym czołgiem czwarty raz się podpaliła. No wyjedź, wyjedź, wyjedź! Kurde. No to zabija. Achilles. Kurde. Kurde, kto wybronił tą stronę? Przyznajcie to. Komet. Kurwa, sam jesteś komet. Achilles, kurde, co ja z nim mogę zrobić? No, polecałbym wyjechać. To był mój okrzyk godowy. No patrzę, Monikę na wsi, no. Jeden trzeba artylerii. Bo patrzcie, oni są tam. Artylerie mogły się udać na zerówkę. No, ona moja może się tak przejechać po zerówce. Po prostu mnie zazdrościcie mojego skilla w czołgach. Przyznajcie się. Ja tak muszę długo jeździć, to wtedy jest szansa, że ten, że minie 30 minut i nie będzie kolejnej bitwy, która na pewno będzie kompromitacją. Kurde. Ja pierdolę. No cóż, chłopaki. Myślę, że jak wy padliście od razu, ja mam 3 kile, to musicie już skończyć z czołgami. Kiedyś to Kuba powiedział do Baska, a coś w tym jest. Nie, bo ja się zatrzymałem na danym poziomie, a ty cały czas będzie. Polowanie na myśliwego, jakąś misję ukończyłem nawet. Kurde. Dostałem jakąś babkę, mam nową czołgistkę. Kurde, nie wiem, co mam z nią zrobić. Znaczy wiem, ale nie mogę, bo mam żonę. Do obsługi lufy. Nie, ja na nią jeszcze pomyślę. Boże kochane, ale to była bitwa. Znaczy jak na mnie oczywiście, żeby nie było. Dobrze, gramy jeszcze jedną. Wybierzcie tiery. Nic obojętne. To na koniec zabaweczka, proszę. Co mam zrobić z tą czołgistką, koledzy? Gdzie ją wrzucić? Załadować pocisk? Ja mam dupiaty czołg na twardym pierze, to już. Co mam zrobić z czołgistką? Powiedzcie mi, czy stawić ją pod jakiś nowy czołg, po prostu? Czy do obecnego wyrzucić? Nie, zostawię ją może pod nowy czołg. Ale bitwa to była. Jeszcze jedna osoba. Świat się kończy. Lux! Skąd ja znam ten czołg? Nie, ja po prostu
Po prostu pojechałem ci, Kuba, teraz po ambicji i musisz być lepszy. Maćku, powiedz mi, z jakiego oddziała korzystasz? Tego samego, co ty. Tak mi się wydaje. Pamiętasz tą moją bitwę lustrzę? No tak, pamiętam. Piękna była. Obiecać ci powiem. Gdzie jedziemy? Dobrze, gdzie jedziemy? Jadę na czołgi ciężkie, żeby mnie na kim robić temat. Czyli tutaj na ten, na mostek? Na lewo. A ja też robię. No bo nie, o, no tam gdzieś na C. Nie może jechać z nami, nie? Musi kombinować. To jadę z wami, no Jezu. Bo czemu by się od razu utopić chcecie? By jak je utopić, panie? Tutaj mówisz z mistrzą ludzka. Jestem przeładowany właśnie teraz. Ja już dawno. No to masz inne działko. To samo, tylko mam załogę lepszą. No, to sobie przełożyłeś jakąś, nie? Więc masz pewnie na 7,5. A ja mam na 100 prawie. Ja na 90 załogę mam. Tak wyświeciłem. No i bardzo ładnie, cieszy mnie to bardzo. Marek? Twoja kolej. No to pięknie. Marek! No ja też go nie zabiłem, no co ja ci poradzę, też się przeładowuję. Ej, to jest dzika, nie gra. Co tu się stało? Gdzie jest nasz przyjaciel? A ja ci polecam ustawić się defensywnie. No a tam wpadłem w całą gromadę, jak to się mówi, między wrony. Jest kłopot. Ale pikuła. To było defensywnie, Kuba. Oj, piekło. To tak jak w tym kawale. Idzie, wiesz, babka do tego. Gościa ładu konfesjonału się spowiada. Boże księdza zgrzeszyło. Co się stało, drugie dziecko? Zdradziłam męża. Ksiądz, oj, piekło. A babka mówi, nie, spędziało. A teraz Kuba w ogóle nie jest koleżeński. Więc co, teraz my na ciebie czekamy. No Kuba, bądź kumpelkiem, Kuba. Leci na dupsko, jeszcze te 2,9. Będzie piekło. Uważaj, bo tu wyjedzie ci jeszcze tam. A, nie trafił cię. Nie. Ubot, kurde. Ale szczęście. Nie masz magazynku. Kuba, to było dobre. Dobrze, kochani, to na tym byśmy kończyli moje misje kolorowe. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Czy jeszcze jedną bitwę? Dobra, jeszcze jedną. Ostatnia bitwa. Ale wiecie, jaki będzie tytuł tego odcinka? Jestem lepszy od Sajana i Małpy. No ci znowu do T67. O Jezu, ile kawy jedynek. Marka ten wygląda jak Marka Frania, czołg.
Jak to wygląda, jak jakaś ruska lodówka. Sajanku, wiesz, zaraz coś, dam zaraz coś czeskiego i nie będzie to piwo. Już wiem co. Teraz knury to knury, co nie? No przecież widzę. To był strzał ostrzegawczy. Ale centralnie między was. Sajanek w niektórych kręgach zwany jako Fapaldinio po prostu. Co? Wy tam hodujecie kontonium Żydowo-Wierniczanów. Panowie, ale mniej rozmowy, bardziej skupicie na grze, poproszę. Może być? Zrobił killa, ja nie, no tak nie może być. Ale sam w niego strzelam. Nie cofaj, ja już jadę ci pomóc, Marek. Ale masz przed sobą pałkę. A no faktycznie, ale dingała ode mnie. Kurde. Ale ja ją przypijałem, dlatego prosiłem, żebyś cofnął. A to ja nie wiedziałem, o kogo ci chodzi, to ja mogę to do przodu ustawić. No dobra. To już nie będzie bitwa ostatnia. Niech teraz koledzy się popiszą i rozwalą wszystkich. No. Już jest napisane na końcu kondoma? Nie. Widzisz, trzeba mieć sprzęt, żeby rozwinąć do końca. A, to taki dowcip. Ha, 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 ha. Nie wiem, ja nie używam kondomów, stary. Celowałem w nocy 6-7, przeleciało obok, trafiłem w nazwę 4H, ale w nocy 6-7 mnie przez to wyłączyło. Aha. Bo on był na one-shota, ja byłem na one-shota. Ja jadę na grilla. Smacznego. No Kuba akurat nie ma nawet. Ja mam banany. Bo mam bananki. Masz Hummela na przed sobą. Ale w dołku. Panowie, ale to tak do końca nie jest, jeszcze wygramy. No jak to nie. Żeś mił, że nie trafiasz. Na szybko celuję.
butelka? Tak, jak to pięknie wygląda. Sajan tak tyle, jak tak tyle marek też. To jest błąd statystyczny, koledzy. Dobrze, chłopaki. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Ja muszę obejrzeć jeszcze odcinek serialu do końca, a potem trzeba by iść się myć i spać pojutrze do roboty. Także Wojtku, dziękuję. Kubo, tobie nie dziękuję, ale żartowałem. Dziękuję ci bardzo, Kubuś. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.